Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i powiem wam, że nie cierpię tak rano wstawać. Zdecydowanie nie jestem rannym ptaszkiem. A ty ktoś jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. A wstałam wcześniej rano, bo dzisiaj na 8 jest w Lumpeksie, do którego jeżdżę w czwartki, wszystko po 3 złote. Ogólnie mam wrażenie, że dosyć często nagrywam z samochodu, ale chyba też tyle czasu w nim spędzam po prostu. I tak, powiem wam, że myślałam, że będzie trochę mniej ludzi, bo zaczął się rok szkolny, więc wiecie, dzieciaki do szkoły na 8 i tak dalej. A powiedziałabym, że jest nawet więcej. Wiecie, pewnie tu poprzychodziły te osoby, które mają do szkoły na 9, więc mają czas, żeby sobie pochodzić po Lumpeksie. W każdym razie życzcie mi powodzenia, żebym coś znalazła, bardzo bym chciała jakieś sweterki jesienne. Ale po 3 złote to bardzo rzadko coś ciekawego znajduję, chociaż czasami się zdarzy. Coś tu mam taki sweterek ze Stradivariusa, 100% bawełna. Tutaj jest spódniczka z Mojito, taka z paseczkiem. I jeszcze mam sukienkę z Zary, ona jest trochę brudna, ale spróbuję ją poczyścić. Za 3 złote stwierdziłam, że zaryzykuję. Ja już wróciłam do domu, a może w sumie dopiero, bo trochę się zeszło. Jeszcze załatwiłam ubezpieczenie zdrowotne na czas mojego pobytu w Korei Południowej. Także z takich rzeczy organizacyjnych chyba już jest wszystko załatwione. Teraz pozostaje dokupywać jakieś tam pierdółki, jest jakieś tam etui na paszport, coś do ubrania. Bardzo bym chciała sobie wieczorem jeszcze pojechać kupić jedną parę białych butów i jedną parę czarnych butów, żeby mi pasowało wszystko do outfitów, ale na razie utknęłam w domu, bo oczekuję na kuriera. Kuriera, który ma przywieźć moje dwie walizki, walizkę rejestrowaną i walizkę kabinową. Nie było tak łatwo znaleźć tych walizek, szczerze mówiąc, bo nie dość, że trzeba było się dostosować do wymiarów, jakie ma lot, to jeszcze trzeba było też się dostosować do wymiarów, jakie ma Korean Air, bo będziemy lecieć z Seulu na Jeju, więc tamte wymiary są troszeczkę inne, są mniejsze i tak się składa, że ta kabinowa walizka przekracza wymiary o 2 cm, ale liczę na to, że nikt tego nie sprawdzi. Przynajmniej trzymam za to bardzo mocno kciuki. I teraz właśnie w oczekiwaniu na kurierę, kiedy już jestem uziemiona w domu, będę robić obiad. Dzisiaj będzie coś bardzo prostego, bardzo klasycznego, czyli filetik smażony z kurczaka, pyszne ziemniaczki i do tego suróweczka z marchewki i jabłuszkiem. Bardzo, bardzo miałam ochotę na takie danie, szczególnie już od dawna, więc przyszła pora, żeby je zrobić, także czekając zajmę się tym. I tak, jest filecik, on był z drugiego smażenia, nie z tej pierwszej partii, dlatego wygląda jak wygląda. Są ziemniaczki z masełkiem, z cebulką przepyszną, przysmażoną i jest też surówka z marchewki i z jabłuszka. Trochę mało, szczerze mówiąc, ale ja jem na samym końcu i tylko tyle mi zostało. Ale bardzo, bardzo się cieszę, cieszę się z tego obiadu, bo miałam na niego taką ochotę, że nawet nie macie pojęcia. Także jemy. I drodzy, doczekaliśmy się, był kurier, teraz się kurier dobija do moich sąsiadów, ale ich nie ma, więc biedny trąbi. Ale w każdym razie ja byłam, więc paczucha odebrana wygląda tak. Na filmie wygląda na mniejszą niż jest faktycznie. I w środku otworzyłam już, żeby sprawdzić, bo coś mi się rozmiar nie podobał, wydawało mi się, że jest trochę małe. Ale wszystko jest ok. W środku są walizki, które sobie kupiłam, no jak żeby mogły być w innym kolorze niż różowy. Śliczny jest ten odcień, taki baby pink. Zaraz wyjmiemy i obejrzymy, jak wyglądają już tak wiecie, bez pudełka. I po wyjęciu prezentują się tak, piękny zestaw udało mi się znaleźć. Bardzo się cieszę, że one są w zestawie, a nie, że jest to taki miszmasz, wiecie, jedna inna, druga inna. Ciężko było, ale się udało. Przedtem mówiłam, że mi się wydawało, że trochę pudełko za małe, ale teraz mi się znowu wydaje, że kabinówka jest za duża, więc ja to sobie muszę wszystko pomierzyć, bo powiem wam, że te wymiary mnie bardzo stresują w samolotach. Ja nie chcę nic dopłacać, także ja to sobie pomierzę wszystko, ale docelowo te walizki wyglądają tak. Myślę, że są ok. Tak więc jej, udało się, rzecz, która spędzała mi najwięcej snu z powiek chyba, bo ja planuję wziąć ze sobą dużo rzeczy, ale jeszcze więcej rzeczy chcę ze sobą przywieźć z powrotem, więc naprawdę chciałam mieć takie walizki na sam styk, żeby jak najwięcej napakować, ale tak udało się, mamy walizki, są git, wymierzyłam, wszystko jest ok, także cudownie, superancko, możemy lecieć. Jestem w Sinseju i czarnych butów nie ma, ale jak chodzi o białe, to znalazłam na razie takie 3 pary. Mam swojego faworyta, zobaczymy, czy będzie pasował. Patrzcie, co znalazłam. Buty za 16 zł w moim rozmiarze. No i jak ja mogę ich nie wziąć? Nawet na jakieś spacery będą. I są już też halloweenowe ozdoby, różne naszyjniki. Szczerze mówiąc, kusiło mnie, kusiło bardzo, bardzo mocno, ale nic nie wzięłam ostatecznie. I patrzcie, ile tego jest. No jakieś kościotrupy, pajęczyny,
pająki, duszki. Ten naszyjnik jest bardzo fajny. Tu nietoperze. No naprawdę super. No i dobra, kupiłam coś. Coś więcej niż te buty. Ale nie szalałam jakoś bardzo, bo mam, to są tylko dodatki, tak? To nie są żadne ubrania. Ale to już wam pokażę w domu, poza tym nie wiem, czy w ogóle cokolwiek widzicie, bo jest mega ciemno. Już się będziemy szybko zbierać, bo jeszcze mam frapę, no bo jak jestem w galerii, to jak mogę frapę nie kupić? Także w domu wam pokażę, co to jest oprócz tych butów. Już przy żółtym sztucznym świetle pokazuję wam, co kupiłam, także na początek te buty. One wyglądają tak. To była ostatnia para, no i tutaj jest trochę brudna, ale pomyślałam, że kupię jakiś korektor do białych butów i spróbuję to zakryć, bo bardzo wygodne były i mi się ogólnie spodobały, więc no chciałabym je mieć, żeby były czyste do tego. Je na pewno zabiorę ze sobą do Korei. Jak chodzi o drugie buty, to one są takie o. Nie są brzydkie, też nie są jakieś super ładne, ale powiem wam tak. No za 15,99 grzechem byłoby ich nie wziąć, naprawdę. Więc nawet na jakieś spacery, do sklepu, wiecie, takie zwykłe wyjścia do miasta będą idealne. One mają w sobie w środku takie dziwne wkładki masujące i na początku jak je ubrałam, no to były takie trochę, no dziwne uczucia, ale ogólnie stopa się przyzwyczaiła dość szybko. I tak, z takich dodatków, o których już wspomniałam, mam halloweenowe paznokcie. Bardzo fajnie się błyszczą, tak mi się z wampirami kojarzą trochę. Ogólnie ostatnio mam szał na tipsy, bo tak mało z nimi jest roboty, a całkiem się trzymają. A drugie są takie. Urzekł mnie ten pająk tutaj na środku z kryształków. Gdyby nie on, to pewnie bym nie wzięła, ale w każdym razie jedne takie, drugie takie. Jeszcze takie gumko-kokardki. Ja w fryzurze jestem naprawdę fatalna, ale myślę, że no jakoś podołam związać jej włosy gumką. Także mi się spodobało coś takiego. I to wszystko, co kupiłam. Będę musiała jeszcze raz się tam przejść na pewno, bo różne adidasy dopiero dziewczyny wykładały, albo już zostały ostatki, więc trzeba czekać na nową dostawę. A bardzo bym chciała właśnie kupić sobie jeszcze czarną parę, tak żeby mi do wszystkiego pasowało, i białą, i czarną. Także taki plan mam, może w poniedziałek się wybiorę, zobaczymy. A to taki mini haul z dzisiaj.